tym roku na przykład z dziewczyną wybieramy się do Torunia, w kina. Wchodzimy! I co będziecie tego nie robić? Oglądać filmy, iść słodycze. A jakąś kartkę wyślecie do kogoś? Czy... Raczej tak. A koleżanka? Ja mam chłopaka, także z chłopakiem. Co pani o tym święcie sądzi? Czy ono jest potrzebne? Myślę, że bardzo dla młodych tak, tak, zdecydowanie tak. No my starsi troszeczkę inaczej do tego podchodzimy. Wydaje mi się, że to takie fajne, wesołe, fajne święto. Inna jest ta miłość po latach, jak pani ocenia? Oj, zdecydowanie tak. Lepsza? Bardziej dojrzalsza, może mniej spontaniczna, chociaż czasami bywa całkiem fajnie. Czy ja nie obchodzę osobiście, bo uważam, że już jestem za poważna na coś takiego, a wśród młodych te walentynki, no podobają mi się. Tak jak młodzi tam czczą to święto, to mi się nawet podoba. Ponieważ w środowisku młodzieżowym pracuję, więc no, utożsamiam się z tym i nie przeszkadza mi to specjalnie, ale sama uważam, że w moim wieku to już tam te walentynki można sobie podarować. Kwiatek zawsze, tak. Tak, zawsze kwiatek, jak najbardziej, jeśli się ma od kogo dostać, no. Nie, no w szkole to wiadomo, tylko takie chwilowe, nie? Tylko kartki i to wszystko. Ten dzień akurat wszyscy okazują miłość i normalnie nikt się nie przytula na ulicy. To jest trochę takie przykre, nie? Tak, oczywiście. Idziemy do kina. Obiad, kolacja. Ten dzień jest taki wyjątkowy, nie? My mieszkamy ze sobą, także mamy takie dnie w sumie na co dzień.